Trzaskowski zwołuje sztabowy. Sytuacja bardzo poważna. Rafał Trzaskowski zwołuje sztab kryzysowy z powodu COVID-19. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego w Warszawie w związku z epidemią koronawirusa, poinformował w sobotę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Samorządowiec liczy też na współpracę z rządem w zwalczaniu COVID-19. Według informacji przekazanych w sobotę przez resort zdrowia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 32 osoby. Od początku epidemii odnotowano 85,9 tysięcy zakażonych. 2424 pacjentów zmarło. Na poniedziałek zwołałem sztab kryzysowy w Warszawie, bo sytuacja jest bardzo poważna, musimy o tym rozmawiać, powiedział Trzaskowski w sobotę dziennikarzom. Rządzący zapewniali nas, że koronawirus jest w odwrocie, że właściwie już jest koniec epidemii. Myśmy ostrzegali, jako samorządowcy, od samego początku. Niestety, wygląda na to, że epidemia wraca. Mam nadzieję, że skutki nie będą poważne. My, jako samorządowcy, przygotowujemy się do tego, stąd ten sztab kryzysowy w poniedziałek, wyjaśnił prezydent stolicy. Jak dodał, liczy też na współpracę z rządem w walce z koronawirusem i na to, że rządzący będą konsultować z władzami Warszawy swe posunięcia, by, jak powiedział, nie było takiej sytuacji, że informują samorządowców w ostatniej chwili.